76 lat temu, 18 lutego, miała miejsce likwidacja chrzanowskiego getta. To taki wyjątkowy dzień, bo to data, która kończy właściwie historię chrzanowskich Żydów. Około 3000 osób wywieziono wtedy z chrzanowskiego getta. To była ostatnia z selekcji, którą tutaj przeprowadzono i ostatni transport, który miał miejsce do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau i jeszcze do obozów pracy na Dolnym Śląsku. To jest oczywiście ważna okazja i musimy o tym pamiętać, absolutnie. Ale pamiętajmy też o tych, którzy odeszli w inny sposób. Pamiętajmy o tym, w jaki sposób żyli, co zrobili dla miasta i co miasto straciło przez to, że oni właśnie w taki, a nie inny sposób odeszli tak nagle, w zasadzie wszyscy. Tak się akurat zbiegło, że i w Polsce wkraczamy w akcję przedwyborczą i również w Izraelu. I niektórzy niestety nie myślą o swoim kraju, tylko myślą o kampanii wyborczej. I to jest niedopuszczalne to, co zrobiła tym razem strona izraelska. No, wypowiedź pana ministra spraw zagranicznych jest absolutnie niedopuszczalna. Daliśmy zresztą temu wyraz jako Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, którego w zarządzie jestem, że też nie akceptujemy tego typu wypowiedzi. No nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, że tak powiem kolokwialnie. Mam nadzieję, że te lata, które między innymi ambasador Szewach Weiss poświęcił na to, żebyśmy się jakoś zrozumieli nawzajem, a następnie zaakceptowali w pełni, że nie pójdą na marne i nie trzeba będzie zaczynać od początku. Myślę, że w każdym narodzie są też ludzie, którzy próbują budować taki negatywny klimat. No, kolejny luty i kolejny raz sytuacje w takich stosunkach dyplomatycznych między Polską i Izraelem są napięte. Tym bardziej warto jakby pokazywać, że takie miasta jak Chrzanów, które rozwijały się dzięki tej wspólnocie, dzięki współistnieniu różnych kultur, różnych wyznań, pokazują, że współpraca i wspólne cele, to co łączy ludzi, jest najważniejsze, a nie to co nas dzieli.